Hej, witam serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek G-Force. Skończyliśmy ostatnio w takim dziwnym miejscu, więc... musiałam... na pauzie... zaczynać. Wybaczcie, zafascynowało mnie to, wiecie... jak on idzie na tej taśmie w drugą stronę. To trochę tak jak... jak byłam mała, to się bawiłam w chodzenie po schodach, wiecie. Au. Nieładnie. Bawiłam się w chodzenie. Au. Bardzo mi nie wyszło. Wchodzenie po schodach ruchomych, wiecie, w drugą stronę. Ale kto choć raz nie próbował. Kurka, ale to będzie ciężkie. Idę, ale trochę mnie znosi. Nie, zostawcie mnie w spokoju. To nie jest wcale proste. Ja się muszę skupić, żeby te lasery mnie nie dorwały. Au. Nie. Darwin. Podnieś się, proszę. To jest trudne. Nawet bardzo trudne. Nie. Darwin. Wiecie, co jest najgorsze, że Darwin mnie tak... tylko 3x3. Słucha. Tak szczerze. Dobra. Jestem w jakimś bezpieczniejszym miejscu. O, akurat myszy mnie tu, ale myszy to już się nie przejmuje. Tak szczerze, bo... to nie żaden problem. O, one z tych szafek wyskoczyły, patrzcie. Dobra, ja chciałam wypuścić mucha. Z dwóch względów. Co tu będzie? A! No i te mi tutaj Darwina zaatakują. Au. My tam chyba możemy iść pieszo, więc może najpierw spróbujmy zrobić tak. Ja chcę zobaczyć, czy my gdzieś tutaj, wiecie, mogliśmy jeszcze wejść. Bo ja się nie mogłam rozejrzeć przez to, że te kamery mnie atakowały. O, cicho, tu jest. A, dobra, ja tu wejść nie mogę, bo tu mnie będzie palić. No dobra, czyli mi się wydaje, że... że możemy iść tutaj. Co to jest na tej ścianie? A, dobra, ja coś uruchomiłam. Aha, te! To są te do podwieszania się. Gdzie on poleciał? Gdzie ty lecisz? Halo? Proszę pana. Gdzie pan leci? No dobra. Gdzie on poleciał i co mi to da? Że on tam poleciał. Bardzo ciekawe. Patrzcie, jeszcze drzwi mu musiałam otworzyć, kurczę. A! Odświeżacze. Oczywiście mnie tu teraz... A co to za chowanie się w ogóle za szafką? Żeby mnie dorwać. Proszę się ode mnie odpowietrzyć. Cały czas mam tutaj, że wykryto nieużywane... A tam, ale ja chyba nie mogę ten deaktywować, co? Wow, nie. Jakby przez szybę i tak nie mogę go aktywować, więc to nie ma...
nie ma jakby sensu. No dobra, zniszczmy to. Teraz się przyczepimy. Tutaj. To się skończy źle. Na szczęście się nie skończyło źle. Nie pomyślałam o tym, że będę potrzebowała tamtej kratki zniszczonej. Ała. No ale dobra, mogę się tego pozbyć. Dobra, no zaraz aktywuję, ale to jest wkurzające z tym. Dobra, gdzie teraz? Gdzie to mnie tam nie prowadzi? To będzie teraz tak krążyć, czy to się zatrzyma tu? Nie, to będzie krążyć, no dobra. Shift puść. Widzicie, tu muchem bym nie mogła, bo są te antymuchowe lampki. Jak się dało, to wolałam pozbyć się tego miksera z góry. Dobra, to mi da trochę czasu. Au! Co za świństwo, bo ja nie pomyślałam o tym. No, weź! Ała! Much! Weź go! Kacnij go! To mnie spowolni! No nie no! Zostaw mnie! Dobra. Się mogę schować? Nie, nie mogę. Czy on mnie tu dorwie? Nie. Aha, dobra, tu jest coś, co mucha zabija mi. Karta magnetyczna jest potrzebna. Kurczę, ja się nie wiem. To ja mogę je unieruchamiać strzelaniem do nich? Naprawdę? Nie wiedziałam. Kurczę. Strzel, 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 strzel. Huh. No nie mogę, ach. Ale się robią niekiedy naprawdę trudne te etapy. No i kurczę, znowu wpadłam w poślizg. Właśnie nie w poślizg, tylko w klej. No obudź się. Mam wrażenie, że jak go strzelimy, to na dłużej zostaje nieprzytomny niż jak użyjemy mucha. Ła! No dziękuję bardzo, nie? W ogóle przepiękna niespodzianka po otwarciu drzwi. O takiej właśnie marzyłam. No trzeba przyznać, no, że tutaj coraz ciężej, naprawdę. Oho! Fajnie, korytarz zagłady po prostu. No jeszcze lepiej! Łatwia, wymyka się spod kontroli. Czemu te są aż takie silne? Te lampy. No ej! Wcześniej mam wrażenie, że nie były aż takie silne, że w takim przypadku powinna spokojnie móc tam dolecieć. Ej, ja myślałam, że to jest... Ja myślałam, że to jest płytka. A to się okazało, że to był tylko chip.
bardzo smutne. Tu nie ma płytki w ogóle. No okej. Okay. Mamy mało życia. Trudno. Wypuśćmy tyle, ile możemy. Tych. Nie, trzeba je szybko się ich pozbyć. To ja już się ich pozbyłam, czy... Dobra. Huh. Czy ja mogę... Mogę uruchomić to stąd. Dobra. Chyba nawet jakoś... Poszło! A! Powiedziałam po czym. Ech! No bo... Ech! Ech! No. Mam nadzieję, że to było dość ech. Czy mógłbyś... No dobra. Tu nie możemy przejść. Czy tu możemy? Nie. Hello? Hello? Zapomniałam już całkiem, że takie drzwi tu istniały. Bramuch. Takie chyba były w ogóle w prologu, nie? W tej naszej misji pierwszej. Ratunkowej. No dobra, to już nie ma sensu się tym momencie muchem obijać. Nie ma tam żadnej płyty. Darwin, przed tobą trudna przeszkoda. Musisz aktywować wszystkie trzy gniazda, aby przeładować system. Ja nie dam rady? A co to jest? Maszynerię produkcyjną i zatrzymać produkcję kolejnych urządzeń. Fajnie, czy to nie jest to coś, z czym po prostu nienawidzę walczyć? I trzy takie? Pa pa ra, pa 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 ra, pa 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 pa. Wiem, że było, że odporne na większość ataków z dystansu. Ej, co tu się dzieje w ogóle? Halo? No idź tam, Darwin, Darwin, ja w ogóle nie mogłam się ruszyć. Ale autentycznie, ja w ogóle nie byłam w stanie się ruszyć. Ała. To jest tragiczne, jak na mój gust. Bo ja sobie kompletnie z nimi nie radzę. Jeszcze ich jest trzy. A tu jest w ogóle jeszcze jakiś mikser z... To nie, i znowu to samo. Ja w ogóle, wiecie, ja nie mam absolutnie żadnej możliwości robienia uników. Więc jak oni mnie zaczynają atakować, to ja w ogóle nie mam żadnego wyjścia. Nie wiem, jak to zrobić. Nie mam pojęcia. Au! To chyba będzie pierwszy raz, kiedy się dowiem, co się stanie, jak stracę wszystkie serca. Tak naprawdę. No i zobaczcie, ja w ogóle mówię, no jakby ja nie mam żadnego... żadnej opcji obrony przed nimi. Nic. Kompletnie. Czy ja mogę ich na przykład przeprogramować? Chociaż jednego? Myślę, że to może trochę pomóc? Mało wam? Proszę bardzo. A ja sobie tutaj pozbieram, bo widzę, że tu serduszka porozkładali. Więc zdawali sobie sprawę z tego, że ten etap to taki
nieszczególnie fair. O-o, myślałam, że się pozbyłeś tamtego, ale nie. Weź się pozbędź tamtego. Coś ci idzie. Powiedziałeś, że ci idzie bardzo źle. Dobra, może tego spróbujmy przeprogramować. Teraz dwa są jakby ze mną. Czyli jak będę używać tego... O dobra, życia nie mogę. Amunicję mogę, ale amunicja mi teraz niepotrzebna. Pojemność magazynka, nie bardzo. Bronie i ulepszenia. Czyż mogę kupić tą broń? Mogę. Nie wiem, czy ona mi cokolwiek da. Już nie mam tych nanohakerów. Dobra, ten już stał na jednej nodze, więc... Dobra, można... One są odporne na strzały, ale nie w momencie, w którym robią atak. O, dzień dobry. Więc udało mi się trochę je dorwać właśnie w tym momencie, w którym nie zaatakowały, czyli się opłacało kupić tą strzelbę. A się zastanawiałam, czy mi się przyda. Kupiłam ją i od razu mi się przydała. Nie, no wydaje mi się naprawdę, że to był najlepszy pomysł. No mówiłam, że to wygląda trochę podejrzanie. Czy myślałam, bo nie powiedziałam tego na głos. Mówiłam w myślach, że... wygląda podejrzanie, taka przestrzeń jakaś schowana. No dobra, ale ten ma jakąś barierę. Skąd on bierze ją? Od tych panów? Czy ja w takim razie mogę na przykład... Nie mogę, patrzcie. A się tam muszę dostać sama. Darwinem. Znaczy, z jednej strony rozumiem, że oni tego mucha... Że ja to mogę rozwalić. Że oni tego mucha ograniczają, no bo mi się wydaje, że już i tak czasem jest zbyt potężny. Ale z drugiej to jest takie, wiecie, perfidne w tym momencie. Za daleko? No patrzcie, nie wiedziałam, że one mają jakiś zasięg określony. Też nie mogę, dopiero do tego mogę. Czekajcie. Wydaje mi się, że muszę stanąć tu. Okej. Wow, odświeżacze mnie tu. Przynajmniej jeden. Nie wiem, czy jest ich tu więcej. Te na szczęście nie są groźne same w sobie. Więc spoko. Byłam jednej rzeczy ciekawa, teraz tak w sumie. Aha, miałam zobaczyć, czy nie ma tu żadnych płyt. Chyba, że ja nie kupiłam z tego... To w ogóle bardzo prawdopodobne, czy mogłam tam kupić mapę? Chcę właśnie teraz myślę o tym, że ja nie kupiłam chyba mapy do tego terenu. A nie, patrzcie. Jednak tak. No, ale sprawdzić nie zaszkodziło. I jako, że nie byłam pewna... Znaczy, ja nie byłam pewna, czy to nie zalicza się jako, wiecie, jakiś nowy etap. Ale wyszło na to, że nie. Więc spoko. A nie, bo one chyba stąd po prostu już wyszły. Dobra, uruchomiliśmy jeden z trzech. Łooo, paniutku, co tu się wrabia?
Szybko, szybko, szybko pozbywamy się tych panów. Żebym mogła się pozbyć tych panów. Proszę mnie tu nie atakować. Ja jestem tylko grzeczną kawią, która próbuje uratować świat. Ile oni mają życia? Za każdym razem jak się pojawiają oni, to ja narzekam, ile mają życia. No bo mają strasznie dużo życia. To jest aż niedorzeczne. Jeszcze mam wrażenie, że mnie coś jeszcze gdzieś tutaj z tyłu... Czy nie? Ja mam wrażenie, że coś jeszcze próbuje mnie tu dopaść. Ale chyba nie. No dobra. Wiem, że tam jest serduszko, ale nie poszłam po niebo i tak mam pełno, więc jakby nie mogę mieć więcej niż mam. Wiem, że wydałam dużo pieniędzy, ale potrzebuję... pieniędzy, chipów, ale po prostu potrzebuję amunicji, bo podejrzewam, że to jest w ogóle taka lokacja, która nam po prostu wali tymi przeciwnikami równiutko, nie? Kompletnie nie fair, jeśli chodzi o przeciwników w tym momencie. Dzień dobry. Myślałam, że te pajączki idą na mnie. Aha, bo idą na mnie, tylko tu była szyba, więc musiały mnie ominąć. Myślałam, że tam znowu latają coś przeciwnicy, a to much. Au! Fajnie. Dokąd my się tu musimy udać? To bardzo ciekawe, bo to oznacza, że nie możemy iść tu. Tu musimy iść dopiero jak już będziemy mieli kolejny. A to co, ja mogę stąd wziąć jeszcze jeden? To bardzo dziwne, to one się tam spamują, czy co? Spawnują. Spamują? Spamujące baterie, czy nie wiem co to tam jest, jakieś akumulatorki, spamujące akumulatorki. Nie powinnam nagrywać o tej godzinie, mój mózg już. Mój mózg już nie ogarnia. Dobra. Nie wiem, co zrobiłam w sumie. Nie skupiłam się. Za bardzo. Co mi to dało? Aha, dobra, bo... Nic mi nie dało. Muszę po prostu jeszcze tutaj wsadzić. Najszybciej dostać? W pokoju naprzeciwko jest platforma transportowa. Zabierze cię prosto do hali produkcyjnej chipów. Wow. Co? Ej! Wciąż pracuję nad wirusem. Cyber chytrze zmodyfikował swoje oprogramowanie. Chyba uda mi się je złamać. Gdzie jesteś? Jestem w pobliżu platformy transportowej. Zamierzam uniemożliwić dalszą produkcję chipów. Bądź ostrożny. Nie jestem w stanie wyskanować, co cię tam czeka. Zaczekaj, powiadomię cię. Jestem, bo gdzieś jedziemy. Tu się dużo jeździ w ogóle po różnych lokacjach. Tak naprawdę. Uwaga, platforma wjeżdża do automatycznej montowej. Proszę zachować szczególną ostrożność. Co się stało? Teraz zmierzam do montowni. Oczywiście, że chcę zapisać, no. To byłoby dziwne, jakbym nie chciała zapisać. Meldujcie. Blaster, znalazłeś Sabera? Wciąż mam jego namiar. O, mamy towarzystwo. FBI już tu jest. Zej,
zejdź mi z drogi, Blaster. Pamiętaj, jesteśmy jednostką tajną. Robi się. Wow, co tu się dzieje? Na pewno nie ma stąd wyjścia? Sprawdzam. Co to jest? O, to ciekawe bym powiedziała. Było blisko. Nawet bardzo. Ale że co? To jest bardzo dziwna sekwencja. Tak szczerze. Ale... No, trzeba przyznać, że trochę ciekawa. Aha, bo to coś tam się tworzy tutaj, zobaczcie, i dlatego to... Co oni mają za systemy obronne? Oni to po prostu jakąś robią... płytkę. No, ej. Au, au, no i akurat te smrody, no. Ja i tak nie lubię odświeżaczy powietrza i jeszcze ta gra sprawia, że lubię je jeszcze mniej. Co mnie znowu chce tutaj dorwać? Co teraz tu będzie? Halo? Robię ścianę, tak? Nie. Darwin! Darwin! Wygląda jak domek. Wow. To mi przypomina jedną sekwencję w Titanfallu dwójce. Też było coś takiego, że się było w takim budowanym domu. A, pralki! Ja podejrzewam, że tak się pralki nie buduje. Ale mogę się mylić. Nigdy pralki nie budowałam, wiecie. Jeszcze nas gonią żelazka, no. Naprawdę. Proszę, że... No, jeszcze mi tu... Chciałam powiedzieć, śpiewają. One nie śpiewają. Ła! Ła! Sio! 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 Dobra, pięknie. Czy mogę iść na tą platformę? Meldujcie. Znalazłeś Sabera? O nie! O, mamy towarzystwo. FBI już tu jest. Czajcie to? Ale to słabe jest. Mam złe przeczucia. Na pewno nie ma stąd wyjścia? Będziemy zaczynać od nowa, jeżeli coś zepsujemy. Ale bez sensu. Kolejna pora na Kinezyna narzeka i opowiada o rzeczach, boże, nie do końca związanych z grą. Wiecie, o co mi chodzi? Że strasznie w grach nie lubię momentów powtarzań. Ja wiem, że to urok gameplay, ale ogólnie nienawidzę gier, w których trzeba na przykład powtarzać jakieś długie i upierdliwe sekwencje. Dlatego na przykład właśnie nie jestem dobra w grach, w których... Żeby poznać, jak pokonać przeciwnika, trzeba wiele razy umierać i dlatego nie lubię bossów, na przykład. Bo boss oznacza po prostu najczęściej to, że będę musiała 10 razy po prostu robić to samo, a mi się już potem naprawdę nie chce robić tego samego. Więc naprawdę no nienawidzę gier takich. Dobra, co teraz było? Aha, te ściany takie. Tutaj, okej, okay, pięknie. Dobra, teraz jeszcze ten na mnie skoczy. Na mnie skoczy. Teraz będą też laska, tak? Czy nie? Kurka. Nie wiem. Nie, najpierw jeszcze będzie jeden... Najpierw będzie jeszcze laser, a teraz będą żelazka. I jednak chyba muszę zostać w tej pralce, bo ja myślałam, że ja muszę się na tą platformę z żelazkami przedostać, ale chyba nie. Chyba jednak trzeba... W ogóle lubię tę broń. I szkoda, że ma tak mało amunicji.
Niestety. Dobra, no teraz coś, co mnie czeka. Ja się boję, naprawdę, autentycznie, bo jak pomyślę, że... A wiecie, co jest jeszcze niezbyt przyjemną rzeczą? To, że jak patrzę od góry, nie, patrzyłam od góry, to... ja nie byłam w stanie nim dobrze sterować. Teraz już w ogóle nic nie mogę zrobić. Dobrze, że mnie nie odwirowało. Wow. To było trudne. Martwiliśmy się. Ja też chcę na taką karuzelę. To dopiero zabawa. Następnym razem, Blaster. Dobrze, że jesteś cały. Dokąd zmierzasz? Teraz do fabryki chipów. Do fabryki, zrozumiałam, chipów. No ale dobra. Teraz jest czas na to, żeby ten pierwszy odcinek... Pierwszy z dzisiejszego sesji nagraniowej skończyć. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!